Cześć, dzisiaj jesteśmy w mojej kuchni. Tak, teraz, żeby nie było. I żeby nie było, że tylko wiecznie siedzę w kosmetykach i nic innego nie robię, tylko na nie wydaję pieniądze. Też gotuję, no, jestem gospodynią domową. Chcę dzisiaj Wam pokazać mój taki popisowy przepis na omlet, ale taki mucha nie siada, ten omlet jest. Bardzo prosty, szybki w przygotowaniu. A naprawdę taki, no nie spektakularny, ale pokazowy można by powiedzieć, bo to nie jest zwykłe jajko wbite na patelnię i to wszystko. Idealnie nadaje się na romantyczną kolację we dwoje, fantastycznie się nada, jeżeli będziecie mieli gości i chcielibyście ich czymś ugościć na to śniadanie fajniejszym niż tylko tymi zwykłymi kanapkami. Także ja już Wam pokazuję, jakie składniki są do tego potrzebne, a potrzeba ich naprawdę niewiele. No to tak, ze składników, jakie nam będą potrzebne do przygotowania tego omletu, potrzebne są nam jajka, szpinak, ser. Słuchajcie, ja mam tutaj taki ser pleśniowy, ale tak naprawdę możecie użyć takiego, jakiego chcecie, jaki lubicie, bądź jaki macie w lodówce i dostępny. Potrzebne jest nam masło do przygotowania, do smażenia. Niewielka ilość tego masła, potrzebna nam będzie sól i potrzebny będzie na pewno nam pieprz. Z takich rzeczy technicznych na pewno będzie nam potrzebna, słuchajcie, miska, otóż tu. Na pewno będzie nam potrzebna, słuchajcie, patelnia, bo bez patelni ani róż. I jeszcze z takich ważniejszych, słuchajcie, z takich ważniejszych rzeczy, to będzie potrzebny nam piekarnik. I fajnie by było, jakby patelnia była taką patelnią, którą można wsadzić do piekarnika, ale jeżeli takiej nie macie, to spokojnie sobie poradzimy i zaraz Wam powiem, jaki jest mój patent na to, jaki miałam patent na to do momentu, kiedy się nie dorobiłam patelni z taką rączką, którą faktycznie mogłam wrzucić do rozgrzanego piekarnika. Także lecimy dalej. Tu mam rozbite jajka i do tych rozbitych, posolonych jaj, słuchajcie, ciężko jedną ręką kręcić i coś robić. Do tych rozbitych jaj dodaję umyty, świeży szpinak. Tego szpinaku to już tam wedle uznania, jak to z Was lubi, jeden lubi mniej, drugi lubi bardziej ten szpinak. Także jak to chce. Teraz to trzeba z tym szpinakiem połączyć. W tak zwanym międzyczasie, słuchajcie, już sobie nastawiłam patelnię, żeby mi się grzała, pokroiłam sobie ser, pokroiłam sobie go, słuchajcie, w takie słupki. Wy możecie pokroić jak chcecie, a możecie kupić sobie okrągłe sery w kształcie, to tylko wtedy na jakieś cienkie plastry i to wszystko. A teraz już będę wrzucała masło na patelnię, już jest rozgrzana tak solidnie. Także to masełko powinno mi się w miarę szybko rozpuścić. I tak do rozgrzanego masła, ale słuchajcie, tylko że ono nam się nie spaliło, wlewamy naszą masę jajeczno-szpinakową. Temu szpinakowi trzeba trochę pomóc się rozmieścić. Tyk, 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 tyk. Pikans, pikans. I w takiej postaci, słuchajcie, tak jak jest teraz, musimy to, no, tak zostawić do podsmażenia, żeby cały spód nam się podsmażył najlepiej na taką fajną, brązową skórkę. A co dalej, to zaraz Wam pokażę. Słuchajcie, już to zaczyna rosnąć. Rozkładamy ser. Fajnie go rozłożyć tak w miarę równomiernie, żeby każdemu się kawałek trafił. Myślę, że... O. Że tyle wystarczy tego sera. W takiej postaci... no nie wiem, czy to będzie widać. Tak. W takiej postaci wkładamy patelnię do piekarnika. Słuchajcie, piekarnik nagrzewam na 150 stopni, takie niecałe. Grzanie góra-dół, ale tak naprawdę najbardziej chodzi nam o grzanie z góry. Ja to najpierw chcę rozgrzać ten piekarnik, a później jak już będę wkładała i faktycznie już będę miała rozgrzany,
to sobie go po prostu przystawię tylko na grzanie z góry. Nie macie takiej właśnie patelni, do którą będzie można wsadzić do piekarnika, jak ja za chwilę to zrobię ze swoją. Bardzo ważnym, takim prostym sposobem jest to, żeby oto właśnie tąże patelnię przykryć pokrywką, taką najzwyklejszą od góry pokrywką, podkręcić temperaturę, bo musimy doprowadzić do tego, żeby ten ser z góry cały się roztopił. Ja tego nie będę robiła z patelnią, bo ja to włożę do piekarnika dosłownie na 5-10 minut, a Wy jeżeli nie macie takiej patelni, to po prostu wrzućcie sobie to, przykryjcie to sobie czym? Przykryjcie to sobie pokrywką z góry. Już będę wyciągała z piekarnika. Byłam tam naprawdę 10 minut góra, ale to każdy indywidualnie musi sobie, że tak powiem, pilnować swojego czasu. I ja idę po swojego omleta i zaraz Wam pokażę, jaki jest piękny. Słuchajcie, wygląda prawie jak pizza. Ja jeszcze sobie zostawiłam kilka listków szpinaku. O, żeby było ładnie. Bo ja mam zamiar dzisiaj to zaserwować swojej drugiej połówce. Także... O! Może ten jeden za dużo? Voilà! Tak to oto się prezentuje mój szpinak. Można go równie, słuchajcie, dobrze kroić jak pizzę. W takie kawałeczki idealnie się prezentuje, a smakuje rewelacja. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że skorzystacie z tego przepisu nieraz. Cześć!